tej drugiej, krótszej, bo tylko dwuczęściowej serii audycji, chciałbym tym razem wyjść z obszaru mroźnego, nieprzewidywalnego, północnego Atlantyku, no i przenieść się w zupełnie inną część świata, bo w niezbadane, tajemnicze i równie niedostępne terytoria północno-wschodniej Afryki. Również zmianie uległby okres historyczny, bo wieki ciemne i era wikingów miałyby ustąpić okresowi rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego. Jednak zmianie nie uległby pewien wspólny motyw przewodni narracji, to znaczy opowieść ponownie będzie dotyczyć losu eksploratorów w nowej, niezbadanej, obcej części świata, no by przy okazji zdekonstruować ten wybrany fragment rzeczywistości i przybliżyć nieco jego historię. A mowa tutaj o opowieści, która poprowadzi rzymskich legionistów w górę rzeki Nil. Dzisiaj rozmawiając ze sobą, język, którym się posługujemy, no opiera się na zupełnie innych zasadach niż było to w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Pomijając oczywistą różnicę, nie mówimy dzisiaj w łacinie, starożytnej Grece, aramejskim czy koptyjskim. Sednem jest bardziej sam sposób wyrażania intencji, wyrażania emocji rozmówcy, odzwierciedlającego przez to też sposób postrzegania całego otaczającego go świata, no, który także był skrajnie inny. I omijając trochę ten worek bez dna, który otworzyłem, poruszając kwestię innego sposobu ujęcia świata przez ludzi żyjących właśnie w różnych epokach i kulturach, chciałem zwrócić uwagę na pewien bardziej prozaiczny element, no, który towarzysząc zmianom w języku, mowie i ogólnie pojętej komunikacji, także ulegał zmianie. Mowa tutaj o przysłowiach, czy po prostu kolokwialnie to ujmując, powiedzeniach. No i jeżeli w starożytnym Rzymie chciało się przekazać komuś w dość demotywujący sposób o tym, jak niemożliwe jest do realizacji jego marzenie, jego plany, czy też najzwyczajniej chciało się z czystej złośliwości podciąć komuś skrzydła, nie mówiono, że ktoś buja w obłokach, czy no, że prędzej świnie zaczną latać, niż to się wydarzy. No odpowiadano takiemu śmiałkowi, że facilius sit nili caput invenire, czyli że łatwiej byłoby znaleźć źródło Nilu. Tak więc łatwo wnioskujące, źródło Nilu było dla Rzymian czymś równie niedostępnym, jak na ten przykład próba przemierzenia przestworzy przez człowieka, zwracając w tym wypadku uwagę na wydźwięk podcinania skrzydeł, bujania w obłokach czy latające świnie. W naszej mowie, której zresztą odpowiedniki tych przysłów no, znajdują się też w większości europejskich języków. Niezwykle trudnym do wyobrażenia sobie jest natomiast uczucie towarzyszące Rzymianom, no właśnie myślącym o afrykańskim interiorze jako ziemi mogącej skrywać zasadniczo wszystko, co mieściło się w ramach ich mitów, niejako sankcjonujących ramy świata. Najbliżej prawdopodobnie jak obywatel dzisiejszego świata zachodniego może spróbować zbliżyć się do takiego uczucia, takiego marzenia o nieznanej ziemi, to zapewne sposób, w jaki myślimy o niezbadanych przestrzeniach ciał niebieskich, oddalonych co prawda od nas geograficznie znacznie bardziej, aniżeli jest źródło Nilu oddalone od Rzymu, no ale ludzkie marzenia i cele też mają to do siebie, że odległość jest dla nich pojęciem wysoce względnym. I tak przez wiele stuleci królestwo Kusz, Egipcjanie czy Babilończycy, pomimo ciągłego dostępu i korzystania z jej bogactw, no nigdy nie podjęli się ekspedycji, mającej odszukać źródła tej życiodajnej, w wierzeniach egipskich, zresztą boskiej rzeki Nil. Takie źródło sankcjonowane było przecież w światopoglądzie jako pewien skraj świata, coś niemożliwego do zbadania, no dla tak małej istoty, jaką był człowiek. Herodot, ojciec dziejopisarstwa i obecnej historii, no uczony o ambicjach stworzenia mapy Ziemi, który przekraczając granice greckich miast-państw, no podjął się też m.in. opisania człowieka innego, nazwanego co prawda Barbaros, w dość pejoratywnym znaczeniu, no ale jednak no były to dokonania dość brawurowe. Tak on stwierdził dość w prozaiczny sposób, wydawałoby się nieco leniwy, że Nil jako tak potężna rzeka musi czerpać swój początek definitywnie z wielkich gór, które są natomiast definitywnie poza zasięgiem cywilizowanego świata. Co prawda później Grecy, znani ze swoich ambicji, no ze swojej niezwykłej ciekawości świata, podjęli kwestię dotarcia do mitycznych źródeł. Stał za tym Aleksander Wielki, często ukazywany w świetle władcy wizjonera, który po zdobyciu Egiptu rozkazał dociec, skąd wypływa tak życiodajna woda. Lecz za tym pustym poleceniem no nie poszły w ruch żadne działania. Później Ptolemeusze, którzy przejęli po macedońskim zdobywcy Egipt, wysłali co prawda ekspedycję mającą zbadać afrykański interior właśnie wzdłuż Nilu, jednak ci dotarli jedynie niewiele za skraj królestwa Kusz. Jednak tam, gdzie wielu starożytnych pionierów zawodziło, często ich błędy czy porażki przekuwali w sukces pewni niekwestionowani panowie późniejszego antycznego świata, Rzymianie.
No i ta opowieść skupi się na rzymskiej próbie odkrycia źródeł Nilu. Skoro po raz kolejny padła nazwa Królestwa Kusz, które może budzić zarówno pewne domysły, jak i stwarzać niewiadome, należałoby nakreślić niezwykle istotną kwestię, wydaje mi się konieczną do dalszego prowadzenia takiej opowieści, mianowicie jaką wiedzą powszechną, geopolityczną dysponowali ówcześni Rzymianie, no właśnie odnośnie ziem rozpościerających się za granicami Egiptu. Kraj znajdujący się na południe, zaraz za cesarską kontrolą w Afryce bowiem, nie był w żadnym wypadku, żadną niewiadomą, znajdowało się właśnie tam owo wspomniane Królestwo Kusz, utworzone na terytorium obecnego Sudanu, a już mniej więcej 785 roku przed naszą erą, czyli mniej więcej 32 lata przed oficjalnie przyjmowaną, ustaloną datą założenia Wiecznego Miasta. I owo królestwo jednak nie wyrosło w żaden sposób tak nagle, nie wyłoniło się przypadkiem, rozpoczynając historię jakiejś nowej cywilizacji, a raczej było tylko kolejnym etapem rozwoju ludów zasiedlających tereny tak zwanej Nubii. A pod pojęciem Nubii, Nubia skrywa się geograficzno-kulturowe określenie na krainę rozpościerającą się od właśnie dolnych granic Egiptu po mniej więcej górne granice dzisiejszego Sudanu Południowego. Aby tę historię ująć jak najbardziej rzeczowo, nie zapuszczając się w żadne meandry długiej, niewątpliwie bujnej historii Nubijczyków, pominę fascynujące z pewnością, no ale niezbyt adekwatne do tej opowieści dzieje prehistoryczne, a zacznę od tego, że kontakty handlowe z ludami na południe od pierwszej katarakty egipskiej no zachodziły już w czasach starego państwa, właśnie starego państwa Egiptu. Stamtąd sprowadzano towary tak egzotyczne, ściśle związane z afrykańskim interiorem, jak na przykład heban, złoto, kość słoniową, czy nawet całe słonie wraz z innymi niespotykanymi na północy zwierzętami, no z pewnością by zaspokajać zachcianki faraonów i innych niewyobrażalnie bogatych urzędników czy kapłanów. Dalej, gdy stare państwo egipskie zatraciło się zresztą z starożytnego świata tak naprawdę w wiekach ciemnych, odbudowało się ponownie w okresie, jak nie trudno się domyślić, nazywanym średnim państwem, wraz z nowymi ambicjami, sięgającymi dalej na południe, z pewnością dalej niż pierwsza katarakta, co równoznacznie oznaczało podbój i podporządkowywanie państw właśnie z terenów nubijskich. Tak też się stało, a znaczna część północnej Nubii trafiła wówczas pod panowanie najeźdźców z północy. Nie trudno się domyślić więc też, jak na ludność lokalną silnie wpłynęła inkorporacja do całkiem nowego, znacznie bardziej scentralizowanego państwa, no kulturze znacznie bardziej ujednoliconej, a przez to można byłoby zasugerować, że o charakterze bardziej dominującym, takim drapieżnym czy podporządkowującym. Wraz też z biegiem lat, dziesięcioleci, a w końcu też stuleci, Egipt skrupulatnie przesuwał swoje granice coraz bardziej na południe, nie tylko obejmując kontrolę właśnie militarną czy też gospodarczą, ale pociągało to za sobą przede wszystkim niezwykle istotny walor kulturowy. Tak jak wspomniałem, początkowo Nubia i Egipt istniały jako terytoria o zasadniczo, no można by rzec, takich odrębnych kulturach, tożsamościach. No i później w wiadomy, naturalny sposób przenikały się wpływami, natomiast zachowywały względnie swoją właśnie odrębność. Nie dochodziło do żadnej takiej bardziej znaczącej integracji. Wraz z nachodzeniem na siebie granic obydwu organizmów państwowych, ludność nubijska w coraz większym stopniu ulegała akulturacji, asymilacji. Ciągle jednak w różnorakich dokumentach czy przedstawieniach, na przykład w sztuce, zapisywana była z odrębnością od północnych Egipcjan. No jednak wraz też z postępującą tą asymilacją, już w czasach nowego państwa, nie mamy podstaw ze źródeł archeologicznych, no by przypuszczać, że społeczności z terenów Nubii były jakkolwiek rozróżnialne tożsamościowo od pozostałych mieszkańców Egiptu. A najlepszym chyba na to dowodem będzie wchłonięcie przez język nubijskich hieroglifów i dostosowanie ich do własnego właśnie bagażu kulturowego, tworząc wówczas unikalne pismo meroickie. Później, wraz z definitywnym upadkiem potęgi nowego państwa Egiptu, najechanego przez Asyryjczyków, doszło też do rozłamu między Egiptem a Nubią. Południowe granice królestwa uchowały się od najazdu, a co za tym idzie, stworzyły osobny organizm państwowy, zapamiętany potem właśnie w historii, jako omawiane od początku Królestwo Kusz. Królestwo, które miało się stać swoistym następcą, spadkobiercą kultury starożytnego Egiptu, która w tamtym momencie no była już takim fundamentem życia społecznego i właśnie w ogóle kultury mieszkańców Królestwa Kusz.
I to niezwykle silne połączenie, połączenie kulturowe, wręcz utożsamianie się Nubijczyków jako część Egiptu, zdeterminowało kierunek polityczny, jaki właśnie Kuszyci obrali na następne stulecia. A był to kierunek definitywnie skierowany na północ, wiążący się właśnie z ambicjami odzyskania panowania w Delcie Nilu i swoistego przywrócenia prestiżu Egiptowi, Egiptu właśnie w świecie Bliskiego Wschodu. Te próby przyniosły sukces, co prawda nie trwały, bo trwające w zasadzie 88 lat, ale właśnie 25 dynastii kuszyckiej udało się podbić cały Górny Egipt i spróbować raz jeszcze skonsolidować swoją władzę w całym regionie. Jednak ponownie marzenia o potędze Egiptu musiały rozbić się o asyryjską machinę wojenną, prowadzoną tym razem przez samego Assurbanipala. Człowieka nazywanego nie tylko przez swoich poddanych, ale także potem przez wielu dziejopisarzy swoistym królem świata. Dzisiaj zresztą jest to postać omawiana właśnie bardzo często przez historyków jako jeden z najważniejszych i najwybitniejszych władców w całej starożytności. Nie trudno więc się domyślić, że Egipt pod władaniem nubijskim także nie stanowił przeszkody w jego podbojach. Tym razem też definitywnie skończyły się też związki polityczne Królestwa Kusz z ich północnym sąsiadem. I kolejne lata przyniosły Kusz swoistą kulturową izolację i kontynuowanie w niej pewnej stagnacji tradycji, trybu życia, jaki przejęli od Egipcjan. Stworzyła się pewna, można by rzec, bańka takiej egipskiej, starożytnej kultury, odcięta od wpływów zachodnich, a za to z coraz większymi wpływami z Afryki subsaharyjskiej. A to za sprawą m.in. też przeniesienia stolicy państwa na południe do miasta Merou, do którego jeszcze będę wielokrotnie wracał. A co za tym idzie, też dochodziło do większego otwarcia się na kontakty z niejakimi Etiopami, bo właśnie pod mianem Etiopów Europejczycy nazywali ludy za ich południowymi granicami, za granicami właśnie też Królestwa Kusz. Jedną z takich najciekawszych kulturowych pozostałości, czy bardziej też można by powiedzieć świadectw pewnego ogniwa w ewolucji językowej Sudanu, jest uformowane właśnie podczas trwania Królestwa Kusz pismo, swoisty alfabet, do tej pory stanowiący też niezwykły problem archeologiczny, gdyż z braku przynajmniej dwujęzycznych tablic jest niezwykle ciężkie, zakrawające o niemożliwe, by odczytać właśnie owy skrypt. W pewien pokrętny sposób podtrzymuje on także tradycję egipską, tradycję hieroglifów, z których się wywodzi, no by również stawiać badaczom wieloletni problem w odkryciu jego tajemnic. No i mowa tutaj oczywiście o tym piśmie meroickim, o którym wspominałem wcześniej. Królestwo Kusz, a później na karty historii świata europejskiego już, trafia, gdy legioniści rzymscy Oktawiana wydzierają Egipt z rąk Kleopatry, tym samym ustawiając limes południowy imperium właśnie na terytorium nubijskim. Relacje Kuszytów z cesarstwem od początku nie układały się zbytnio w pokojowym tonie. Dochodziło do mniejszych lub większych starć i zaczepek granicznych, natomiast do takiego pierwszego otwartego konfliktu zbrojnego doszło w pierwszym roku naszej ery, polecenie królowej Kandake. I właśnie jeszcze tutaj się zatrzymam, uprzedzając fakty, w dalszej części opowieści również pada imię Kandake. Jak to w takim razie, można by się zastanowić, jest możliwe, czy mamy do czynienia z jakąś wyjątkowo długowieczną królową? No otóż nie, ale otóż wyjaśnienie jest dużo prostsze i raczej mniej zadziwiające. Kandake było imieniem i zarazem tytułem przyjmowanym przez każdą nową władczynię królestwa. No tak jak chyba zresztą było to w przypadku wielu dynastii, wielu tytułów królewskich, nawet patrząc po Europie, jak mamy we Francji Ludwików XIII, XIV i tak dalej. Zresztą to raczej rzecz oczywista. Wracając do konfliktu, zakończył on się fatalnie dla agresorów, a Rzymianie, wchodząc do byłej stolicy Kusz, miasta Napaty, nie zostawili w nim kamienia na kamieniu. To jednak w żadnym wypadku nie zniechęciło Kandake, która w doskonałej myśli strategicznej zdawała sobie sprawę z tego, jak bardzo Rzymowi nie jest na rękę utrzymywanie niestabilnej granicy w Afryce, co sprawiło, że przy kolejnych najazdach właśnie na granicę Wiecznego Imperium w końcu rzymscy politycy zaoferowali Kuszytom warunki pokojowe, no i były to warunki jak najbardziej korzystne, na które liczyła królowa. Na tym też kończy się historia militarnych starć Królestwa Kusz właśnie z legionami cesarskimi. Dalej płynie ona raczej w akompaniamencie wzajemnych umów handlowych i spokojnych relacji dyplomatycznych.
Choć są też niektóre badania archeologiczne, które sugerują prawdopodobieństwo momentów historii zapanowania Oktawiana, gdy to Nubia miała znajdować się w strefie wpływów Imperium. Nie nawet na zasadzie jakiegoś terytorium zależnego, ale na zasadach rzymskiej prowincji. To jednak są tylko póki co pewne sugestywne teorie, a nic takiego rzeczywiście pewnego. Więc po tym możemy stwierdzić, że ekspedycja rzymska mająca wyruszać w górę rzeki Nil natrafiała za granicami rodzimego im cesarstwa, więc na znane im królestwo, na królestwo, w którym nie tak dawno jeszcze ich pobratymcy toczyli wojnę, no i na kulturę, która nie wydawała im się co najmniej osobliwa, a raczej można by nawet powiedzieć, że znajoma, tym bardziej po przebyciu przez całe terytorium Egiptu. Obok Królestwa Kusz, a też za najbardziej istotną krainę Afryki, Rzymianie bez wątpienia postrzegali Królestwo Aksum. Był to taki kluczowy przystanek w handlu z całym znanym światem Orientu. Można byłoby powiedzieć, i tak też je określano, jako swoiste okno na Indię. No a także był to główny dostawca kości słoniowej, czarodziejskiego obsydianu, pewnych rogów, skór i skorup, wszelkich innych zwierząt zamieszkujących Afrykę subsaharyjską. No było to miejsce, żeby też to uściślić, mieszczące się na terenie dzisiejszej Erytrei i północnym fragmencie Etiopii. Samo królestwo było skupione wokół samego miasta stołecznego właśnie Aksum, stanowiącego w istocie nie tylko dla Rzymu, ale niemal dla całego starożytnego świata takie bardzo jasne centrum handlu w tym regionie świata. Stamtąd też pochodziły w znacznej większości słynne słonie bojowe, dostarczane dla śródziemnomorskich armii, a stało się to właśnie od kiedy Ptolemeusze jeszcze utworzyli z tamtejszymi królami szlaki handlowe i właśnie chcieli zdobywać słonie z Afryki, a niekoniecznie wyprawiać się przez całą Persję do Indii. Jednak informacje takie geopolityczno-ekonomiczne to jedno, a kwestią znacznie bardziej mi się wydaje taką intrygującą jest to, ile wiedział o kulturze czy ludach samego Aksum taki obywatel czy żołnierz Imperium. No i można by rzec, że raczej niewiele, bo miasto, do którego trafiało właśnie większość kupców, to Aksum, zdawało się raczej bardziej takim zinternacjonalizowanym centrum handlu, gdzie przewijali się podróżni ze wszystkich stron świata, panoszący się po uliczkach właśnie zapełnionych egzotycznymi afrykańskimi towarami, masami czarnoskórych niewolników czy przechwyconych zwierząt afrykańskich, z których to między innymi wiele później trafiało też na imperialne areny. Jeszcze o Aksum można wspomnieć, że wiadomo było, że rządził nim król, tytułujący się, jak to zwykle bywa w tego typu monarchiach, królem królów, pierwszym znanym władcą, który też prawdopodobnie rządził w okresie toczenia się zaraz omawianej przeze mnie historii, był tak zwany Zoskales, uważany wówczas za niezwykle upartego w handlu człowieka, z którym to cesarscy dyplomaci mieli mówić, że no niezwykle trudno było się z nim porozumieć, znaleźć jakiś wspólny język handlowy. Jednak przyznawano mu też łatkę niezwykle dobrej i mądrej osoby, która ponadto miała być oczytanym pasjonatem literatury greckiej. I oprócz królestwa Kusz i Aksum, do Rzymian dochodziły też pogłoski o jakichś pojedynczych miastach portowych, chętnie handlujących z imperialnymi kupcami, ale na tym raczej taka powszechna wiedza o kontynencie afrykańskim prawdopodobnie się kończyła. Do czasów panowania Nerona Egipt stał się też prowincją wystarczająco pewnie znajdującą się w granicach cesarstwa, by móc zacząć pewne dywagacje odnośnie dalszej eksploracji, mogącej dać zielone światło właśnie na oznaczenie na mapie kolejnych ziem złotym orłem i podpisanie ich złotymi zgłoskami jako właśnie nowa prowincja należąca do cesarza. W tym miejscu dochodzi też do pewnej sprzeczności z datami, jak to zwykle zresztą bywa w przypadku tak enigmatycznych i często specjalnie utajonych wydarzeń. Badacze spierają się odnośnie roku, w którym to wyprawa z polecenia Nerona miałaby opuścić granice cesarstwa. Rozpiętość dat w tym przypadku oscyluje między latami 60 a 67 naszej ery, no więc to nie jest jakaś znacznie duża rozbieżność. Pojawiają się nawet teorie natomiast, mówiące o dwóch wyprawach, a to wszystko za sprawą dwóch klasycznych źródeł historycznych autorstw Pliniusza i Seneki, którzy właśnie rozminęli się nieco w początkowych opisach całego przedsięwzięcia. Jednak to późniejsze dzieje i wynik obydwu wypraw okazuje się, że pokrywają się obydwie wersje niemal całkowicie, no co świadczy raczej prawdopodobnie
o tożsamości opisów obydwu ekspedycji. W oficjalnym świadectwie, też omawiana teraz ekspedycja Nerona, miała dostarczyć geograficznej, przyrodniczej i takiej kulturowej chyba wiedzy reszcie cesarstwa, a co za tym idzie, no jak określano, całej ówczesnej Europie, którą skromnie Rzymianie nazywali cywilizowanym światem. Natomiast ten raczej niechlubnie zapisany na kartach historii cesarz, lutnik, aktor, niezbyt wielki sympatyk chrześcijan wyznaczył inny, w żadnym wypadku tak szczytny cel wyprawy. Takim prawdziwym celem miało być właśnie zdanie relacji, można byłoby nawet powiedzieć wręcz wywiadowczej, z tego, jakie królestwa, jakich władców i ludy napotkają Rzymianie, na jakie trudności natrafiłyby legiony cesarza, maszerując ewentualnie przez ich terytorium, no i jakie benefity przede wszystkim te potencjalne prowincje Etiopii i Abysynii, jak nazywano właśnie domniemane ziemie, przyniosłyby imperium. Zanim jednak przedstawię dzieje owego przedsięwzięcia, odpowiem może na pewne kluczowe pytanie, które jak mało który element chyba determinuje resztę tej historii. Kto brał w niej udział? No a mowa tutaj właśnie nie o jakichś zwykłych rzymskich legionistach, a o najbardziej zaufanych, chyba najlepiej przeszkolonych wojskowo osobistościach, jakimi dysponował bezpośrednio cesarz. Mowa tutaj o już słynnej chyba gwardii pretoriańskiej. No byli to ludzie niezwykle skrupulatni, wytrenowani do samej praktycznej kwestii przebycia takiego trudnego afrykańskiego terenu, do przetrwania w nieprzyjaznych dla cudzoziemca warunkach, no i przetrwania właśnie w takiej skrajnie wyczerpującym nawet terenie. Ale także były to jednostki bardzo kompetentne i uprawnione do prowadzenia na przykład właśnie negocjacji czy zawierania pewnych stosunków dyplomatycznych, na jakich stępnie uzyskanie właśnie w Etiopii liczył Neron. Warto też dodać, że gwardia pretoriańska za tych czasów właśnie około roku tego 60-67 liczyła około 9 tysięcy wyszkolonych gwardzistów. No co także niestety utrudnia znacznie ich identyfikację, których właśnie konkretnie gwardzistów cesarz mógł wybrać osobiście. Tutaj pojawia się miejsce na kolejne pytanie. Jak liczne było to całe przedsięwzięcie? Czy można tutaj mówić o jakiejś wyprawie wojskowej? Czy raczej należałoby rozpatrywać ją jako niewielką zwiadowczą ekspedycję grupy zaufanych ludzi? Jak to czasem bywa w wypadku takich danych, źródła historyczne nie są w stanie nam na to odpowiedzieć w jasny sposób. No natomiast historia czy też archeologia to w dużym stopniu też nauka dedukcji oraz wysuwania jakichś słusznych wniosków odnośnie minionej rzeczywistości na podstawie właśnie nawet skrajnie ubogich danych. Więc i tym razem jesteśmy w stanie przedstawić kilka pomysłów, ale najpierw, aby usystematyzować chyba całą tą ekspedycję, podzielę ją jeszcze w taki najbardziej, wydaje mi się, intuicyjny sposób. Bo pretorianie rozpoczęli wojaż w miejscu też dosyć znanym, jasnym punkcie na starożytnej mapie świata, w Aleksandrii, w Egipcie, ówcześnie takim centrum handlowym, naukowym i politycznym całego Bliskiego Wschodu. No by ich kolejnym ważniejszym przystankiem było takie już mniejsze miasto Pselchis na terytorium Dolnej Nubii. Natomiast nadal prawdopodobnie znajdowało się ono pod panowaniem cesarskiej administracji. Następnie legioniści udali się wzdłuż biegu rzeki do Premnis, by tam zgodnie z nurtem dopłynąć do Meru, czyli do samego południa Sudanu, ówcześnie też stolicy Królestwa Kusz, skąd mieli udać się w nieznane. Opuścili ostatecznie tereny objęte nie tylko jurysdykcją cesarską, bo to już dokonało wielu przed nimi, docierając na przykład właśnie do samego Meru i Królestwa Kusz w ogóle, ale później właśnie mieli wyruszyć na ziemie znane im tylko z jakichś tawernianych opowieści awanturniczych handlarzy, greckich pisarzy, czy też wojsk zapuszczających się tak daleko na zlecenie głównie właśnie władców Kusz. Podczas całej drogi trwającej do Meru można założyć prawdopodobnie, że towarzyszyła wyprawie obecność wojsk stacjonujących przy kolejnych to przyczółkach, takich posterunkach cesarskich, które zapewniały na pewno w zapasy legionistów z pewnością aż do Premnis, będącego, co i tak jak właśnie powiedziałem, no niepewnie ostatnim miejscem, w którym pretorianie mogli napotkać przyjazdę im rodzime wojska cesarskie. Jednak w momencie opuszczenia granic imperium nie spotykamy się z żadnym źródłem historycznym, żadną informacją administracyjną, która właśnie mówiłaby o armii opuszczającej rodzime granice w poszukiwaniu źródeł Nilu,
No to pozwala też przyjąć za fakt, właśnie wracając do poprzedniej kwestii, że wyprawa z pewnością nie była na tyle liczna, by nazywać ją armią. Mówiąc armią, mam na myśli tutaj jakieś takie jednostki tego podziału na zasadzie wielkości manipułu czy centurii. No więc z pewnością, skoro nie można tu mówić o armii, można oscylować w liczbach znajdujących się na pewno poniżej 50 uczestników. No ale czy to było 12, 10, 30 czy 40 uczestników, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Można tylko, zagłębiając się bardziej historycznie, wysuwać pewnie wnioski. Gdy już legioniści dotarli do Merą, wspomnianej stolicy Królestwa Kusz, wydawała się ona zapewne legionistom miastem aż zbyt dziwnie znajomym, a jednocześnie w tym tak zdumiewająco dziwnym. Stolica okazała się mieszanką tego, czego można było doświadczyć przechadzając się po miastach Egiptu, jednak z dziwnym uczuciem obcości wszelkich elementów spowodowaną wpływami kulturowymi zachowanymi sprzed wielu laty, prosto na przykład z czasów, gdy Egipt był jeszcze tą najpotężniejszą cywilizacją Bliskiego Wschodu. Z wieloma naleciałościami niezwykle osobliwymi, pochodzącymi z ziem tak odległej właśnie i niezrozumiałej krainy, jaką była Etiopia czy też Erytrea. Dodając do tego naleciałości znajome Rzymianom, a najbliżej chyba prosto z ich rodzimego Półwyspu Apenińskiego. Jednak tam, w tym otoczeniu tak innym, te znajome elementy zdawały się pewnie zupełnie nie pasować i tworzyć dodatkowe uczucie nieporozumienia. Jak mógł wyglądać taki wjazd oddziału cesarskich wysłanników do stolicy Kusz? No tego też prawdopodobnie długo, jeżeli w ogóle, no nie dowiemy się aż prędko właśnie z badań archeologicznych. Natomiast cała ta podróż to też swego rodzaju taka wizualizacja oparta na dedukcji. No i więc i tym razem zawsze można spróbować to odtworzyć. Z pewnością pierwsze, co spotkało pretorian na granicy Merą, to oddziały wojskowe królowej Kandake. A wysocy, czarnoskórzy mężczyźni, nierzadko pokryci wieloma bliznami czy tatuażami, zgodnie z tradycjami obowiązującymi w tradycjach kuszyckich i wielu zwyczajach plemiennych, ozdobieni strusimi piórami, uzbrojeni głównie w broń z brązu i wielkie tarcze obite skórami przeróżnych zwierząt z afrykańskiej sawanny. I to nie jest żaden egzotyzowany opis białego człowieka, dziwiącego się kulturową innością Nubii, a rzeczywisty opis prawdopodobnego wyglądu właśnie takiego przeciętnego piechura, strażnika pod komendami królowej Kandake. Można przypuszczać, że właśnie w takim właśnie otoczeniu Rzymianie zostali odprowadzeni przed oblicze władczyni właśnie do pałacu w Merą. By jednak do niego dotrzeć, no musieli z pewnością przejść przez miasto, wówczas wypełnione glinianymi budynkami i wąskimi uliczkami handlowymi, na których wprost kipiało od jakichś zadziwiających różności, które jeżeli właśnie pretorianie spojrzeli, no z pewnością nie mogli uwierzyć, bo nie tylko to były jakieś kości słoniowe, ale poroża jednorożców, jacyś pomarańczowi ludzie o wzroście karłów zakuci w kajdany, no czy węże i nietoperze, które z pewnością musiały uciec od mętów Tartaru. Ulice oprócz zapachów, czy też oczywistego smrodu towarzyszącemu pewnie każdemu tak licznemu osiedlu ludzkiemu w starożytności, no wypełniała woń kadzideł, dochodząca do piechurów nie z jednej, nie z dwóch, ale z wielu licznych w całej stolicy świątyń. Dochodziły zresztą do nich przecież z pewnością słuchy, że Merą okrzyknięte było właśnie miastem grobowców i świątyń. Największym budynkiem zresztą była właśnie świątynia Amona dla Rzymian Jowisza, po prostu błędnie nazywanego przez Egipcjan, która stała zaraz obok świątyni egipskiej Mut, wzniesionej na znaną im przecież modłę. Pomyśleliby z pewnością, gdyby mijali kolumnady z czerwonej cegły otaczającej cały budynek. Nie trudno było także przegapić miejsce czci poświęcone zupełnie obcej im istocie. Istocie o posturze człowieka, lecz o paszczy lwa, przedstawionego na modłę egipską, lecz tak bardzo z Egiptem niezwiązanego. Mogli tylko potem usłyszeć, że patrzyli wówczas na wizerunek Apademaka, nubijskiego boga wojny, który przybył właśnie do Królestwa Kusz z południa kontynentu. Gdy weszli do kompleksu, z jakiego składał się pałac, doszedł do ich uszu tak bardzo znajomy szum wody. Wody odbijającej się o tafle jednego z wielu zbiorników łaźni pałacowej. Co bardziej zadziwiające, wody dostarczonej w sposób wydawałoby się, o którym wiedzieli tylko szczęśliwcy mieszkający w imperium, akweduktem. Takim samym, z jakiego korzystał ich jedyny pan i władca, cesarz, i taki sam, jaki dostarczał im samym wody w ich rodzimych miastach. Tu, w tak osobliwym krańcu świata, ten rzymski wynalazek został wykorzystany na użytek władcy w sposób godny spadkobierców faraonów, bo królowa była przecież uznawana za boską istotę, a w ten sposób
udowadniała ona swoje pochodzenie właśnie boskie i usankcjonowała swoją pozycję przez obdarowywanie ludu właśnie życiodajną wodą Nilu. Skoro też wspomniałem o tym, że Mero było nazywane miastem grobowców i świątyń, niezwykle niesprawiedliwe wydawałoby się pominięcie grobowców, skoro wspomniałem o owych świątyniach. Mówiąc o grobowcach w cywilizacji kulturowo pokrewnej, tak bardzo już mówiłem o tym zbliżonej do starożytnego Egiptu, no pierwsza myśl, która niewątpliwie się pojawia, to już wręcz pewien symbol. Mam na myśli tutaj piramidy oczywiście. I Mero po dzień dzisiejszy słynie właśnie z piramid. Nie tak co prawda pokaźnych i monumentalnych jak ich krewne w Dolinie Królów, no ale równie fascynujących. Tym bardziej, że są tak różne architektonicznie, gdzie wydatniają się wyraźne, bardziej charakterystyczne wpływy z Etiopii, a ponadto archeologowie naliczyli ich pokaźną liczbę aż 76 grobowców. W tym momencie też chciałbym urwać dalszą historię tej podróży, głównie ze względu na to, że to w tym punkcie można byłoby powiedzieć, że doszła ona do momentu takiego przełomowego i kluczowego, bowiem dalsza wędrówka dla Rzymian oznaczała stawianie kroków po całkiem białych plamach na mapie, więc i kolejna i ostatnia też część tej historii zajmie się już finalnym doprowadzeniem ekspedycji do Ikresu. A co za tym idzie? Ponownie skupię się na niewątpliwie niesamowicie ciekawym otoczeniu, w którym znaleźli się legioniści. W tym poruszę m.in. temat spotkań z obcymi do tej pory piechurą społecznościami Afryki.